Chciałbym dzisiaj poruszyć temat właściwy bieg w wyścigu. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za moc Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami dziś wieczorem w tym miejscu. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy dzisiaj przybyli z całych Stanów Zjednoczonych oraz z innych części świata ze względu na dzisiejsze spotkanie. Panie, nic nie możemy bez Ciebie uczynić. Potrzebujemy od Ciebie specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego. Panie, kim ja jestem, żeby powiedzieć cokolwiek na tej konferencji pastorskiej? Panie, chciałbym, abyś przemawiał przeze mnie. Pozwól mi być Twoim naczyniem. Panie, pobłogosław mojego syna Garego oraz pobłogosław mnie w tym miejscu. Panie, powiedziałeś mi, że to będzie taki czas zdrowienia, ponieważ jest tutaj wiele osób, które zostało poranione i posinieczonych. Jest wielu takich, którzy przychodzą aktualnie okres próby w swoim życiu. I pragnę, by ten czas był takim spotkaniem z Tobą, Panie, abyś w miłości przemówił do naszych serc. Aby Duch Święty usłużył nam, abyśmy opuścili te miejsce z widoczną zmianą w naszym sercu oraz życiu, aby coś bardzo głębokiego poruszyło nas i aby to miało wymierny efekt. Panie, nie chcemy, aby to była kolejna retoryka na kolejnej konferencji, ponieważ nie jesteśmy nikim wyjątkowym, aby czynić jakieś nadzwyczajne rzeczy. Jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy głodni Ciebie, głodni Twojej obecności bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy Cię, Panie, bardziej i więcej. Duchu Święty, jeżeli Ty nie przyjdziesz, Ty nie zstąpisz, to będzie to nic innego jak kolejne puste spotkanie. Przyjdź, Duchu, proszę, i daj nam uszy do słuchania to, co Ty chcesz nam przekazać. Boże, przemów. Nie chcemy wysłuchiwać człowieka, lecz chcemy wysłuchiwać bezpośrednio stronę Bożego. Duchu Święty, musisz otworzyć nasze uszy, przemienić je, aby słyszały to, co mają usłyszeć, abyśmy słyszeli Ciebie. Panie, pomóż nam biec we właściwy sposób w tym wyścigu, abyśmy podążali właściwym kierunkiem, aby słyszeć właściwy głos. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Paweł pisze o tym, że życie jest jak wyścig. Wspomina również o tym, że ten wyścig należy biec w taki sposób, aby go wygrać. Pisze to w liście w taki sposób, aby biec, by wygrać. Innymi słowy, aby odnieść sukces. Chcę, abyście zrozumieli, że nie ma nic grzesznego w samej koncepcji wygranej w wyścigu. Paweł pisze o tym, że nie biegnie na oślep, ale po to, aby zdobyć nagrodę, która jest wyznaczona przede mną. Chciałbym powiedzieć o tym, że zanim skupisz się na nagrodzie, lepiej jest dla Ciebie, abyś najpierw zrozumiał, czym jest ten wyścig. Jeżeli dzisiaj spytałbym się wszystkich w tym pomieszczeniu, w jakim wyścigu biegniesz, wówczas odpowiedziałbyś mi tak, jak jest napisane, że biegniesz we właściwym wyścigu. Chciałbym Wam powiedzieć, że czym dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że każdy chrześcijanin bierze udział w dwóch wyścigach. W życiu chrześcijanina są dwa wyścigi. Jednym z nich jest wyścig duchowy, a drugim wyścig cielesny. Większość osób odpowiada: moją nagrodą jest Jezus Chrystus ukrzyżowany. W tych dwóch wyścigach są również dwie nagrody. W wyścigu duchowym, tak jak o tym pisze Paweł, nagrodą jest sam Jezus Chrystus. W wyścigu cielesnym nagrodą zaś jest sukces. I aktualnie to obserwuję na całym świecie, że większość ludzi biegnie po sukces. Paweł mówi o tym, że wszyscy biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę. Kiedy mówi o tym jednym zwycięzcy, mówi o całej rzeszy garstki świętych, wierzących, którzy nastawili swoje serce na Jezusa Chrystusa. To ci, którzy postawili swoim sercu Jezusa nie na pierwszym miejscu, ale postawili Go jako wszystko, co mają. Nie jest jakimś totemem, nie jest jakimś pierwszym z iluś tam, lecz jest top jeden. Jest samą kwintesencją życia. On jest zwycięstwem. Jest wiele osób, którzy tak ustawili swoje życie, aby Go szukać. Paweł mówi o tym, abym tylko pozyskał Chrystusa, lecz jeszcze nie odniósł tego sukcesu. Chciałbym się teraz skupić właśnie o tym dążeniu do tego sukcesu, w tym wyścigu ciała. Ten cielesny wyścig najczęściej kończy się całkowitym rozbiciem duchowym. Podróżuję z moją żoną oraz z moim synem Garem po całym świecie. Zwiedziłem wiele miejsc oraz widziałem wiele pastorów, około 50 tysięcy. I większość służb, które skupiały się właśnie na cielesnej służbie, upadły. Paweł powiedział, że poskramia swoje ciało i bierze je w niewolę, aby
Innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Ten niezdatny czy też odrzucony to ktoś, kto przeżył katastrofę statku, po czym dryfował na morzu przez wiele. Tym wszystkim działa, tym wszystkim żyje, lecz tylko i wyłącznie dryfuje na morzu. Nie wie dokąd zmierza, nie wie jakie ma cele, nie ma wyznaczonego kierunku w życiu. Dlatego Paweł pisze o tym, że bierze swoje ciało w niewolę, aby wiedzieć jaki ma kierunek. Gdybyś mógł zobaczyć ten cielesny wyścig duchowej rzeczywistości, na tej drodze zobaczyłbyś wiele osób, którzy leżą wyczerpani po lewej czy też prawej stronie ze względu na brak sił, ze względu na pogonią za światowym sukcesem, czy też sukcesem wśród braci i sióstr. Są oni wykończeni znajdywaniem wartości swoich sukcesów, wartości swojej osoby poprzez różnego rodzaju osiągnięcia, jakich dokonali, bądź do jakich dążą. Wyczerpani budowaniem czegoś do Boga. Coś, co jest widoczne dla ludzi, coś, co jest widoczne dla oczu. Problemem w tym wszystkim jest to, że ten wyścig jest bardzo wyczerpujący ze względu na to, że nie ma końca, ponieważ tak wiele można osiągnąć wśród ludzi. Ludzie wyznaczają sobie cele, kładą jako swoje życie stawkę, aby je osiągnąć, aby to wygrać. Bardzo często rozpoczyna się wyścig, jeśli chodzi o liczebność społeczności. Kiedy postawisz sobie cel 300 osób, wyczerpujesz swoje siły po to, aby to osiągnąć. Ale kiedy to osiągniesz, znowu stawisz 500 czy też 1000 osób, nawet jeśli dojdziesz do 2000 bądź więcej, wypalisz się, ponieważ jest to zły kierunek i zła nagroda. Pozwólcie, że dam wam kilka przykładów w tej kwestii. Pan użył mnie do tego, aby założyć Teen Challenge jakieś 40 lat temu, po to, aby wspomóc narkomanów, alkoholików, wszystkich tych uzależnionych. Aktualnie mam około 500 ośrodków na całym świecie i tylko Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił. Mogłem jednak powiedzieć, że gdziekolwiek jadę, aby odwiedzić te ośrodki, te miejsca, spotykam ludzi, spotykam osoby, które służą ludziom, którzy zajmują się tymi ośrodkami. Naprawdę są to osoby, które kochają Pana, pobożne kobiety oraz pobożni mężczyźni. Kiedy niesamowicie zostają zbawieni, wychodzą ze swoich nałogów, stają się czyści, kończą szkołę biblijną, potem udają się do innych miast, aby zakładać inne ośrodki i pomagać innym ludziom. Są tak bardzo zajęci mówieniem swoich świadectw, udzielaniem porad innym, duszpasterstwem, że nie mają czasu dla swoich rodzin, nie mają czasu na modlitwę, nie szukają już Boga, przez co potem stają się słabi, stają się ofiarą nieprzyjaciela. Widziałem niesamowitych ludzi, którzy nie robili nic innego, jak tylko modlili się do Pana o kierunek i dalszej służbie. Modlili się również o takie proste potrzeby, jak opłacenie rachunków za żywność dla tych ośrodków, czy też nawet opłacenie rachunków za prąd w tych ośrodkach. W tym wszystkim była pokora, złamanie dla Pana. Wielu z nich było moimi duchowymi synami, czy też duchowymi córkami. Po jakimś czasie, kiedy obserwowałem te osoby na różnego rodzaju konferencjach na całym świecie, czy spotkaniach duszpasterskich, zdumiewało mnie to, że większość z tych osób, jak nie wszyscy, są duchowymi wrakami, zniszczeni i pokonani przez wroga. I zasmuciło się moje serce, ponieważ zaczęli tak pokornie, w takim uniżeniu, ale zapomnieli o tym, aby szukać Pana nieustannie. Możesz być tak zajętym pracą dla Jezusa, że zapomnisz, kim On tak naprawdę jest. Możesz być tak zajęty działaniem w Jego imieniu, że pozostaniesz sam. Właśnie tak często widzę pastorów i wszystkich chrześcijańskich pracowników w różnych miejscach są tak zabiegani, że zaczęli biec w tym cielesnym wyścigu. Bardzo często wygląda to w taki sposób, że pojadą na jakąś konferencję, ktoś się ich spyta, bracie, powiedz mi, jak Bóg działa w Twojej społeczności? Ile osób liczy Twój zbór? Czy masz program, czy też projekt dla kobiet? Ponieważ w naszej społeczności jest takie co. Mamy też około 50 dzieci i również zaczęliśmy dla nich program. Chcemy ich wykształcić, zanim będą miały kontakt z heroiną, czy innymi narkotykami. Taka osoba dalej pyta, ile posiadasz budynków? Jakie generujesz przychody? Ile pieniędzy w stanie jesteś wyciągnąć na miesiąc? A inny brat może znowu powiedzieć, czy wiesz, że mamy nowe sposoby, w jaki sposób zbierać pieniądze? Byłem w wielu miejscach, gdzie ludzie posiadają ogromne budynki, a liderzy zachowują się niczym papieże. Nie chcę teraz mówić o papieżu,
ale o ludziach, którzy prezentują się w taki sposób, mając duże społeczności, że on jest kimś, że są kimś wyjątkowym, przez to, że tak wiele osób uczęszcza do ich zboru. Pomyślcie sobie o tych wszystkich braciach i siostrach, którzy mają w społecznościach 10 czy też 12 osób i każdego miesiąca walczą o finansowanie placówki. Są sfrustrowani, wracają do domu, pojawia się depresja, mówią sobie, że coś muszą robić niewłaściwego, ponieważ widzą ciągłe walki, skarżają się i mówią, że coś robią nie tak i że obrali zły kierunek. W międzyczasie wywierają presję na wszystkich dookoła, ponieważ są zainfekowani tym wyścigiem ciała po to, aby coś komuś pokazać i coś komuś udowodnić, aby inni myśleli, że są wspaniałymi starami, wspaniałymi przywódcami, kiedy inni patrzą na ich dzieła, mówiąc, cóż za mąż Boży. I powiem wam szczerze, to dzieje się właśnie dzisiaj. Tuż pasterstwo. Dostaję listy od wspaniałych dzieci Bożych. Piszą o tym, że nie widzą żadnego owocu, że nie widzą żadnego poruszenia Bożego. I wielu z nich próbuje wmówić sobie, że jest więcej. Ponad to wszystko, podróżując po całym świecie, najbardziej przerażającą rzeczą, jaką widziałem, było to, że tematem przewodnim wielu konferencji między ludźmi było to, że chcą opuszczać swoje służby. Pewne spotkanie w Rosji, gdzie zgromadzili się pastorzy z Moskwy, z Syberii, zewsząd, było 1500 uczestników. Spytałem się, ilu z was ma zamiar opuścić tą służbę po tej konferencji? Od 225 do 250 osób zgłosiło się w tym czasie. Zdeklarowali się, że to będzie ich ostatnie spotkanie. Innym razem byliśmy na konferencji w Ameryce Południowej. Około 4000 osób. Zadaliśmy to samo pytanie i wyobraźcie sobie, że zgłosiło się około 1000 osób, deklarując chęć odejścia ze służby. To samo miejsce w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Ludzie chcą opuszczać służby, ponieważ nie widzą owoców. Musicie zrozumieć, że Bóg nie jest przeciwko sukcesowi. Pismo mówi o tym, że kto sieje, powinien siać w nadziei. Jeżeli jesteś biznesmenem, powinieneś siać, inwestować i powinieneś wzrastać z Bożej perspektywy, kiedy kieruje Cię Duch Święty. Tak samo, kiedy pracujesz, powinieneś oczekiwać awansu czy też wzrostu. Tak samo w służbie, osoby, które podążają za Panem i idą z Panem, chcą mieć o tym, że to, co robią, jest słuszne, właściwe i że dotyka to serc ludzi, które zostają przemienione i wydają owoc. Chcą być przeświadczeni, że działają w mocy Ducha Świętego. Wiecie, grzechem jest szukanie sukcesu przez kompromis, szukaniem sukcesu przez ustępstwa. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli idziecie na kompromis w Słowie Bożym przez to, że ograniczacie przesłanie Słowa Bożego, wówczas wkraczacie w niewłaściwy wyścig. Wyścig ciała, wyścig sukcesu. Wystarczy jeden kompromis. Duch Święty wspomina o czymś, abyście o czymś powiedzieli, a wy to odrzucacie. Spójrzmy na pierwszy kościół. Po dniu pięćdziesiątnicy głosili bez żadnych kompromisów, przez co moc Ducha Świętego spoczęła na tych ludziach, przez co głosili w takiej pewności oraz przekonaniu, że serca ludzkie doświadczały przemiany. Zobaczcie, jaki był owoc. Przekonanie serc ludzi dookoła było takie, że padali na swoje twarze, wołając, co mamy czynić, aby zostać zbawionym. Zobaczcie, co głosili w pierwszych kościołach. Upamiętanie, zmartwychwstanie, świętość, pojednanie poprzez krew Jezusa Chrystusa z Bogiem. Nie byli oni zgorszeni szorstkością krzyża, a ci, którzy okłamali Ducha Świętego, padali martwi. Głosili uzdrowienie chorych. Wierzyli, że niewidomi mogą ujrzeć. Wierzyli, że chromi mogą chodzić, a głusi, ponieważ tak mówiło Słowo Boże, które zostało napisane. Co najważniejsze, wierzyli, że skoro tak napisano, to tak się musi stać. Ale kiedy dojdziecie do Galacjan, zobaczycie, jak kompromis wkrada się do kościoła. Kiedy Piotr udaje się do Antiochii i zaczyna głosić poganom Ewangelię, w tym czasie je i ma społeczność z poganami. Ale kiedy pojawia się delegacja z Jerozolimy, delegacja Żydów, którzy byli obrzezani, ci Żydzi nie mieli pewnego objawienia prawdy, ponieważ oni uznawali obrzezanie jako konieczny warunek zbawienia na równi z wiarą w Jezusa Chrystusa. Kiedy przybyli, Piotr odszedł od stołu z poganami i przysiadł się do stołu z Żydami. I musiał być to bardzo zawstydzający moment dla Pawła i dla wszystkich pogan, którzy tam byli. Ta grupa Żydów wciąż wierzyła, że nie należy zasiadać do posiłku z poganami, jak to jest w ich prawie. W szczególności nie można z nimi jadać. Jego pobudką było to, aby nie zawstydzać Żydów, aby ich nie obrazić w ich wierzeniach. I coś wzburzyło się w duchu Pawła, że publicznie zganił Piotra przed Żydami oraz poganami. Nazwał to udawaniem, co można odebrać jako pójście na kompromis, bojąc się ich urazić. Paweł powiedział, że
oni nie służą uczciwie zgodnie z prawdą Ewangelii. Innymi słowy, Paweł powiedział, że idziecie na kompromis razem z obrzezanymi, narażając na zniesławienie Ewangelii Jezusa Chrystusa. I jest to bardzo niewłaściwe. Paweł kochał Piotra. Wiedział, że jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o zbywanie dusz dla Pana. Wiedział o tym, że był to wspaniały mąż Boży. Słyszał przecież o tym, że ludzie byli uzdrawiani, kiedy tylko padł na nich cień Piotra. Znał historię, kiedy Piotr przyszedł do świątyni i był tam człowiek, który nigdy nie chodził, a był uzdrowiony. Na pewno Paweł kochał tego człowieka, miał do niego szacunek, ale w tym wszystkim wystąpił przeciwko kompromisowi Ewangelii. Paweł nie pozwolił, aby cokolwiek stało dodane bądź odjęte. Mówiąc w innym świetle, Paweł poszedł do Piotra, mówiąc do niego: słuchaj, tą Ewangelię, którą teraz prezentujesz, to nie jest Ewangelia, która cię zbawiła. Nie jest to Ewangelia, którą głosiłeś w dniu Pięćdziesiątnicy. Coś się z tobą stało i coś dziwnego wkradło się do twojej Ewangelii, pewnego rodzaju kompromis bądź wstępstwo. Duch Święty, którego otrzymałeś, nie jest taki sposób głosi. To jest inna Ewangelia i nie jest ona właściwa. Nie głosisz to, co głosiłeś wcześniej, ale nie szukać daleko. Tysiące pastorów na całym świecie nie głoszą Ewangelii, która ich zbawiła. Nie głoszą Ewangelii, którą głosili na początku. Nie jest to Ewangelia, która napełnia Duchem Świętym. Nie jest to Ewangelia zbawienia, lecz jest to rozwodniona prawda. I czynią to przez to, że boją się urazić ludzi. Boją się ich, myśląc, że jest to pewnego rodzaju atak na osoby niewierzące. Wiele kościołów buduje się właśnie w taki sposób, na tej przewrotnej koncepcji, mówiącej, czego pragniesz, czego potrzebujesz, czego chcesz. My nie chcemy cię urazić. Chcemy wiedzieć, jakie są twoje oczekiwania. Piotr, stawając za obrzezanymi, nie chciał, aby zostali urażeni, ponieważ krzyż Jezusa Chrystusa, Ewangelia zmartwychwstania i krzyża zawsze będzie przeciwko chlubieniu się w ciele, czy też chlubieniu się w uczynku ciała. Ewangelia będzie chlubić się tylko i wyłącznie krzyżem Jezusa Chrystusa i Jego przelaną krwią. Czy rozumiecie tą pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy o przelanej krwi Chrystusa? O krwi, która nie utraciła swojej mocy i zbawiła nas wszystkich? Wiecie o tym, że dziś ta krew nie jest nawet wspomniana w większości kościołach? Nawet w charyzmatycznych kościołach. Nie można nawet o niej wspomnieć, ponieważ została usunięta z przesłania takich kościołów. W wielu miejscach już nikt nie odważy się powiedzieć, co powiedział Jezus, aby jeść Jego ciało i pić Jego krew, ponieważ uważane jest to za barbarzyństwo, za urazę. I proszę was, abyście zrozumieli, że nie głoszę w złości czy oburzeniu, lecz przyjrzyjcie się, co się dzieje w naszym kraju. Ludzie nie szydzą z konstytucji, nie kwestionują jej. Do jakiego miejsca doszliśmy, że ludzie wyśmiewają Biblię, że ludzie szydzą ze Słowa Bożego. Panie, proszę Cię, pomóż człowiekowi, który idzie w swojej służbie na kompromis po to, aby zgromadzić tłumy, po to, aby zbudować mego Kościół, aby zgromadzić więcej osób i chlubić się członkami. I powiem wam, że nie jest niczym problematycznym zebrać jak najwięcej osób i budować liczne kościoły. Znam osoby, znam pastorów, kościołów po 10 tysięcy członków, nawet ten w Nowym Jorku, który liczy 7-8 tysięcy osób. I ci ludzie, bardzo pobożne osoby, mężowie Boży, ludzie wiary, głoszą 95% Ewangelii i 5% destrukcyjnego kompromisu, który zasmuca Ducha Świętego. I pomyślcie, jak bardzo Duch Święty musi być dzisiaj zasmucany. Niedawno pewien młody piosenkarz ewangelista przyszedł do mnie z złamanym sercem, opowiadając mi, że był w biblijnym kościele, który liczy około 10 tysięcy osób. Kiedy usługiwał podczas śpiewu, Duch Pański wypełnił te miejsce. Nigdy wcześniej w tym kościele nie widziano takiego poruszenia. Chwała dotykała ludzi. Skutkowało to tym, że ludzie zaczęli płakać w całym kościele. Kilka osób przyszło na samym środku zaczęło płakać, klęk całkowicie złamani, poruszeni. I pomyślcie sobie, że następnego dnia główny pastor spotkał się ze wszystkimi usługującymi i pomyślcie, co złamało tego człowieka. To, że ten główny pastor powiedział do nich wszystkich jasno i klarownie, że nie chce więcej widzieć czegoś takiego w jego kościele. Nigdy więcej nie chcę, aby to, co się wydarzyło, stało powtórzone, ponieważ nie jesteśmy tutaj, aby atakować czy urazić. Apostoł Paweł mówił o tym, że jest zdumiony tym, że tak szybko opuścili tego, który powołał was z łaski Jezusa Chrystusa, przez co odwróciliście się w kierunku innej Ewangelii. Niektórzy zniekształcają Ewangelię Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, pozwólcie, że coś wam powiem. Dziękuję Bogu za to, że ludzie uwielbiają Pana. Dziękuję Panu, że klaszczą i oddają cześć Bogu. Idziemy kilka razy
naszym kościele Times Square Church, jak również w innych miejscach, w których byliśmy, w Zambii, na jednym z naszych ostatnich spotkań, gdzie widzieliśmy Bożą chwałę, niczym Shekinah. Wiele razy ma to miejsce w taki sposób, że przychodzi Boża chwała, ale tym razem było coś innego. Przyszła Boża chwała, była coraz większa i większa i większa, do tego stopnia, że pastorzy podchodzili do mikrofonu i wyznawali swoje grzechy. Biskupi wyznawali swoje grzechy prosto, publicznie, do mikrofonu, w czasie, kiedy inni chwalili Boga. I wiemy o tym, ponieważ czytamy, że Bóg zamieszkuje chwałę swojego ludu. Ale pamiętajcie, że tam, gdzie jest chwała Boża, tam jest podziw, tam jest cześć, tam jest powaga, tam jest oczekiwanie, szacunek. Chcę, abyście wiedzieli, że to nie jest jakakolwiek rozwiązłość, miejsce do żartów. Nie ma miejsca na różnego rodzaju cielesne głupoty, ale szacunek do Boga i do Jego obecności w danym miejscu. Nie myślmy sobie, że Duch Święty przyjdzie na spotkanie, które jest same w sobie sztuczne, udawane, odrabiane. Duch Święty nie przyjdzie, gdzie tworzy się różnego rodzaju szop. Duch Święty jest tam, gdzie jest żenie, gdzie jest szacunek, gdzie głosi się Słowo Boże i nie ma się do Niego szacunku. Nie przyjdzie do mnie, nie do Ciebie, nie przyjdzie do danego miejsca. Oznajmiłem niedawno członkom Times Square Church, że jeżeli nie będziemy mieli obecności Jezusa Chrystusa na naszych spotkaniach, to możemy zamknąć nasze drzwi i nikogo nie wpuszczać, ponieważ to nie będzie Kościół i my nie będziemy mieli Kościoła. Jedną kwestią, która czyni Kościół, jest obecność Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeżeli jej nie ma, to jest niczym więcej jak zwykłym spotkaniem. Duch Święty nie jest w miejscach, gdzie nie zwraca się uwagi na święte rzeczy. Nie jest w miejscach, gdzie świętość nie jest respektowana. Dziś w kościołach mamy taki trend, gdzie wyśmiewa się i dyskredytuje stare ścieżki świętości, które przez lata, od dekad, stuleci były praktykowane przez Kościół i przez wierzących. Dzisiaj w kościołach wielu pastorów u nas w Ameryce podczas kazania na monitorze czy też w rzutnikach pokazują urywki filmów czy też miniaturki filmów, w których bardzo często Chrystus wyśmiewany, wyszydzany, urywki, które mają nadać pewnego smaku kazania. Ludzie, cóż za obrzydliwość przed świętym Bogiem, cóż za lekceważenie i głupota przed świętym Bogiem. Ja nie chcę stanąć i odpowiadać o takie rzeczy. Nie chcę stanąć, wstydzić się Bogiem, jeśli bym to praktykował. Duch Święty nie przyznaje się i nie przychodzi, gdzie jest rozwodniona Ewangelia. I mówię tutaj o pastorach, którzy usuwają swojej teologii, swoich kazań, krew Jezusa Chrystusa, Jego świętą krew. Niedawno, będąc na Bałkanach, głosiłem do pastorów oraz ewangelistów, głosiłem o krwi i krzyżu Jezusa Chrystusa. Widziałem po twarzach pastorów, najczęściej starszych, około 60, łzy na twarzach. Wiele osób przyszło do mnie po tym spotkaniu, powiedzieli, jak ważne się jest to, aby o tym nam przypomnieć, ponieważ tam na Bałkanach, nie powiem w jakim kraju, ale pojawiła się nowa doktryna nowego pokolenia młodych pastorów, którzy mówią o tym, że dzisiaj jest nowa myśl i nowa droga, że stare drogi powinny być zapomniane i nie chcą tych starych pastorów ze starego pokolenia, którzy głosili stare ścieżki. Chcę wam powiedzieć, że to jest ideologia z otchłani piekła. Jest to teologia samego diabła. I nie myślcie o tym, że mówię to dlatego, że mam sam 73 lata i siwe włosy już. Chcę, abyście wiedzieli, że to nie jest nic nowego. To zawsze było i będzie.